chciałby dzisiaj na pierwszym roku fizyki. Bo to, co się będzie działo za 20-30 lat, jest pasjonujące i chciałbym w tym uczestniczyć. Ale muszę powiedzieć, że i tak miałem wielkie szczęście, bo chyba przeżyłem bardzo ciekawą epokę. Jak Państwu wiadomo, ja się trochę zajmuję kosmologią i wszechświatem, fizyką wszechświata. Jak zamierzałem pisać doktorat z tej dziedziny, to mój profesor fizyki, to był początek lat 60., odradzał mi to. Mówi, że to, ta nauka nie ma przyszłości. To jest jakiś tam mały dodatek do teorii względności. Nie warto się tym zajmować. Ogromny aparat matematyczny, żeby coś tam wyliczyć, co się i tak sprawdzić nie da. A wkrótce potem, ja się uparłem i tak to zrobiłem, natomiast wkrótce potem, w 65 roku odkryto kwazary, odkryto promieniowanie tła i doświadczalny strumień informacji o wszechświecie sypie się do tej pory ogromnym wodospadem czy wielką lawiną i dzisiaj już żaden profesor fizyki by tak nie powiedział. Po prostu na moich oczach się narodziła i rozwijała fizyka i kosmosu i trochę miałem w tym szczęście uczestniczyć, także raczej bym jednak został przy tej epoce, w którym jestem, tym bardziej, że i tak nie mogę tego zmienić.